Przygotowania do mistrzostw tak naprawdę rozpoczęliśmy w połowie poprzedniego roku. Basen nie do końca był przystosowany do organizacji tych mistrzostw, bo to są mistrzostwa Europy na krótkim basenie. W związku z tym musieliśmy przeorganizować całą przestrzeń. W holach stanęły pomieszczenia wygrodzone specjalnymi ściankami, które dały nam osobne pomieszczenia na sklepik, na informacje, na punkt akredytacji dla dziennikarzy, dla VIP-ów, ale również dla zawodników. Basen wykorzystywany był tylko w 25 metrach, pozostałych 25 przygotowaliśmy osobną trybunę, na której mogło usiąść spokojnie kolejnych 600 osób. Budujemy po raz pierwszy konstrukcję w wodzie w Niece, gdzie jest około 240 metrów wody. Wszystkie elementy, które zostały zastosowane w wodzie, zostały zdezynfekowane. Konstrukcja waży około 65 ton. Została podzielona na około 130 punktów podparcia, które jednocześnie zostały podstemplowane pod niecką basenu. Cała waga jest zrównoważona przez pale dolne, czyli niecka basenu nie jest obciążalna. Trybuna na wodzie została zbudowana ze specjalnych rusztowań. Trzeba było ją odpowiednio przygotować, czyli obić tkaninami, wyłożyć wykładziną, ustawić stoliki. Jest to rodzaj dekoracji służących upiększeniu tych rusztowań, które zostały tutaj postawione przez firmę Event Co. Obłożenie to 3,5 dnia. Sam materiał tutaj waży około 800 kg. 2,5 tysiąca metrów kwadratowych. Do tego specjalne poręcze, 2,5 kilometra ład drewnianych, z których te poręcze zostały wykonane. Niecka basenu wyłożona jest kaflami, przykryliśmy ją niebieską wykładziną trawiastą. W 3/4 powiedzmy służyła nam do tego, żeby posadzić tam naszych gości. W tej pozostałej części zostały przygotowane stanowiska dla dziennikarzy z komputerami, z podłączeniem internetowym, tak żeby mogli bezpośrednio po uzyskaniu wyników nie dość, że obserwować zawody, ale jednocześnie móc przesyłać te wiadomości do swoich redakcji. Ta nasza opieka polegała nie tylko na tym, żeby zawodnicy się tutaj dobrze czuli, ale tak naprawdę również widzowie, również nasi goście, których po zakończonym każdym dniu zapraszaliśmy do namiotu VIP-owskiego, w którym był przygotowany catering, w którym panowała fajna atmosfera, w której też mogli spotkać zawodników, spotkać się ze sobą na bieżąco i na gorąco skomentować wydarzenia dnia i starty. Jesteśmy tutaj blisko 600 zawodników, kilkuset trenerów, dziennikarzy, działaczy z całej Europy, a tak naprawdę z całego świata, ponieważ przyjeżdżali oni również z krajów tak odległych jak kraje Ameryki Południowej czy Stany Zjednoczone. Na starej hali SDS-u zrobiliśmy pomieszczenia dla rozgrzewki i masażu dla zawodników, co wiązało się z postawieniem kilkudziesięciu boksów dla każdej z ekip. Łóżek do masażu, materacy. Bardzo byliśmy chwaleni za ten pomysł, powiedziano, że jest to jedna z najlepszych kiedykolwiek stref do masażu na Mistrzostwach Europy.
Wody dostarczyliśmy 11 tysięcy litrów początkowo, później została jeszcze dokupiona. Przyjęliśmy założenie, że każdy zawodnik otrzyma 1,5 litra wody na każdą sesję. To tak naprawdę wyszło po 14 tysięcy litrów wody. Taka impreza jak Mistrzostwa Europy kończy się postawieniem kilkudziesięciu ekranów transmitujących przekaz live wideo. Nasi wolontariusze spisali się bardzo dobrze. Wzięło udział prawie 200 wolontariuszy, licząc te osoby, które były zaangażowane jako wolontariusze oraz dzieci do koszyków, które również były jako wolontariusze, czyli prawie 200 osób. 200 osób, które kierowały napływającymi widzami, kierowały do odpowiednich sektorów, pomagały znaleźć miejsca, ale też wolontariusze, którzy opiekowali się ekipami. Działaczy ze strony oficjeli LEN-u i pracowników LEN-u. Jedna z najlepszych, o ile nie z najlepszych mistrzostwa Europy w pływaniu na krótkim basenie, czyli z 15 sekund. Zachwyceni scenografią, powiedzieli, że nasz grafik, który to produkował, jest po prostu genialny. Dziękowali za ceremonię otwarcia, że prosta, a jednocześnie pokazująca wysiłek pływaka. W cenie zawodników myślę, że bardzo dobra. Również wszyscy nas chwalą, wszystkie federacje docierają do głosu do naszego menadżera od spraw sportu. Mówi, że jest genialnie i że jest szczęśliwy, że mógł uczestniczyć w takiej imprezie. Szczecin wypada naprawdę bardzo dobrze i nie mówię tu dlatego tylko, że ja jestem szczecinianinem, ale widziałem parę imprez tego typu i widziałem, jak to się wszystko odbywało. Wiem, że na pewno nie było łatwo organizatorom, ale zdecydowanie dali radę, podołali temu wyzwaniu. Wszystko było tak, jak trzeba i myślę, że to jedne z jak nie najlepsze mistrzostwa Europy na krótkim basenie. Mistrzem Europy w 2014-2029.